marca 1538 roku we Włoszech. Od 7 roku życia oddawał się modlitwie, surowym praktykom pokutnym. Pierwszej komunii świętej udzielił mu święty Karol Borromeusz. Mimo sprzeciwu ojca wstąpił do nowicjatu jezuitów w Rzymie. Podczas epidemii dżumy w 1590 roku zgłosił się do opieki nad chorymi. Niestety jego organizm nie oparł się zarazie. Alojzy umiera w opinii świętości jako kleryk 21 czerwca 1591 roku w wieku zaledwie 23 lat. Przykład życia świętego Alojzego zachęca nas do pogłębiania naszych osobistych relacji z Bogiem bez względu na wiek, w jakim się znajdujemy, moment życia, który przeżywamy. W sposób szczególny modlitwą wspólną prośmy Boga przez pośrednictwo świętego Alojzego za polską młodzież, polskie dzieci, aby ta więź z Bogiem, która w przypadku każdego z nich została zapoczątkowana sakramentem Chrztu Świętego, miała szansę dojrzewać, wzrastać, rozwijać się i wpływać, kształtować całe życie aż do ostatnich jego chwil. Stajemy przy ołtarzu, sprawując mszę świętą. W koncelebrze ojciec Józef modlitwą swoją obejmuje i prosi miłosiernego Boga o łaskę nieba dla świętej pamięci Józefa Łącz. Ja sprawuję mszę świętą w intencji Bogu wiadomej. Poza parafią sprawowane są kolejne msze święte gregoriańskie w intencji świętej pamięci Józefy Klak, Władysławy Babula i Mariana Skowron. Przeprośmy Boga za swoje grzechy, abyśmy godnie uczestniczyli w świętej liturgii. Panie Jezu, Ty przebaczyłeś skruszonemu łotrowi, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty oddałeś swoje życie na krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty powołujesz nas do świętości w swoim królestwie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, dawco niebieskich darów, Ty połączyłeś w świętym Alojzu nieskalaną czystość życia z surową pokutą. Ponieważ nie naśladowaliśmy go w niewinności, spraw przez jego modlitwę i wstawiennictwo, abyśmy pełnili pokutę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Abram był bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Lot, który szedł z Abramem, miał również owce, woły i namioty. Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody, musieli więc się rozłączyć. Gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód Lota, rzekł Abram do Lota: niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi i pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewnymi. Wszak cały ten kraj stoi przed Tobą otworem. Odłącz się ode mnie. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Jeżeli Ty pójdziesz w prawo, ja w lewo. Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica wokół Doliny Jordanu, aż do Sofaru, jest bardzo urodzajna. Była ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia egipska, zanim Pan nie zniszczył Sodomy i Gomory.
Lot wybrał sobie zatem całą tę dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi. I tak rozłączyli się obaj. Abram pozostał w ziemi Kanaan. Lot zaś zamieszkał w owej okolicy, rozbiwszy swoje namioty aż po Sodomę. Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana. Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miasta, na którym stoisz, z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu. Cały ten kraj, który widzisz, daję Tobie i Twojemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię liczne, jak ziarnka pyłu ziemi. Jeśli kto może policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone też będzie Twoje potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, Tobie go oddaję. Abram zwinął swoje namioty i przybył pod Hebron, gdzie były dęby Mamre. Osiedliwszy się tam, zbudował ołtarz dla Pana. Oto słowo Boże. Godnie będę dzięki. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Panu Jezusowi, który wszystkich swoich uczniów prowadzi pewną drogą do zbawienia, powierzajmy nasze intencje. Niech Kościół katolicki będzie trwałym znakiem miłości, jedności i pokoju, którego źródło znajdujemy w Najświętszym Sercu Jezusowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech sprawujący władzę sądowniczą wydają sprawiedliwe wyroki, stojąc na straży prawa i wartości chrześcijańskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech zakon jezuitów, umocniony orędownictwem swoich świętych współbraci, zawsze wierny charyzmatowi, pełni misję w Kościele. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech członkowie liturgicznej służby ołtarza, potocznie nazywani ministrantami, którym patronuje święty Alojzy Gonzaga, służąc przy ołtarzu, pogłębiają swoją wiarę i osobistą relację z Jezusem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech upragniony pokój stanie się udziałem narodu ukraińskiego i wszystkich rejonów świata dotkniętych konfliktami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech świętej pamięci Józef, w intencji którego sprawowana jest ta święta liturgia, a także zmarli z naszych rodzin, z naszej wspólnoty parafialnej, świętej pamięci Józefa, Władysława, Marian, niech przebywają na wieki w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech każdy z nas każdego dnia znajduje odwagę do świadczenia z miłością o Jezusie Chrystusie wobec naszych sióstr i braci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, wstaw się za nami u Ojca w niebie, udziel nam łask, o które szczerze prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, 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 podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:
Oh, yeah.